Jeszcze jeden dzień do pełni księżyca, Aigis zaczęła chodzić do szkoły, a Mitsuru ma do nas prośbę. Mamy się spotkać z nią w szkole, dlatego natychmiast to też zrobimy. Dzisiejszy odcinek nie tylko napchany pewnie pierwszym poważniejszym spotkaniem ze Stregą, kolejnym bossem, dużym cieniem, ale też Mitsuru coś od nas chce. Ale to nie jest Soul Shilling jeszcze. Jeszcze nie! Ale może coś podobnego? Przepraszam za nagłe wezwanie. Powiem szybko. Chciałam ci to dać. Mitsuru podała mi kopertę. W środku są jakieś papiery. Będę wdzięczna, jeśli przekażesz to Aragakiemu. Powiedz mu, że to ode mnie. Będzie wiedział, co jest w środku. Formularz ponownego przyjęcia do szkoły. Zacznie tutaj chodzić, Nie jestem pewna, że już o tym wiesz, ale Aragaki jest uczniem naszej szkoły. W tej chwili jest na zwolnieniu. Jeśli dobrze się czuję, to sądzę, że najlepiej byłoby, gdyby znów zaczął chodzić na lekcje. Ale niezależnie od tego, co mówię mu, ja, a nawet Akihiko, on nie chce o tym słyszeć. Dlatego zmieniam podejście. Może tobie uda się przemówić mu do rozumu, się praktycznie nie znamy, wiesz? Mitsuru chyba potrzebuje pomocy. Może powinienem się zgodzić. Mogę na ciebie liczyć? Dobra. Dla ciebie jak zawsze wszystko. Dziękuję. Przepraszam, że cię w to wplątuję. Naprawdę przepraszam za kłopot, ale ufam, że zachowasz tę sprawę w sekrecie. Gdyby to wyszło na jaw, jeszcze trudniej byłoby go przekonać. Aragaki w ciągu dnia zazwyczaj przebywa w miejscu spotkań przy stacji. Mógłbyś przy okazji tam pójść i go poszukać? Liczę na ciebie. No to chyba nic ze Soul Shillinga dla nas. Jakiegokolwiek szkolnego dzisiaj, ale i tak mamy inne zmartwienia. Poszukamy Shinji'ego. Przyszedłem do gabinetu pielęgniarskiego, bo kiepsko się czuję, wiesz? A ten zaczął mi prawić kazania. Jak już wysłałem tej całej litanii, dał mi w nagrodę lek, o którym nigdy wcześniej nie słyszałem. No wiesz, chciałem się tylko przespać. To taki problem. No, lenistwo? Nie jest mile widziane, nawet przez takiego dziwnego gościa jak pan nauczyciel. Więc stacja Port Island, Shinji, gdzie ty jesteś? Pewnie mniej tu, tylko bardziej tam w tej tylnej uliczce, Dobra, zobaczmy. Tutaj powinien być. Ale on nadal wydaje się być chory, co nie? Tam jest. Nakarmę jeszcze raz tego kota. Wystarczająco karmy przecież mam. Super karmy tym razem. Wydaje się być zadowolony. Jego oczy znów błyszczą. No, nakarmy go kiedyś jeszcze raz. Shinji. A ty co? Aż nie mogę sobie wyobrazić, co porabiają całymi dniami. A ty? W szczególności to długowłose dziwadło. Wygląda jakby poza powietrzem. Nie potrzebował nic do życia. Co? O, mówisz o Stredze? Shinji bierze od nich leki, więc raczej aż tak bardzo jeszcze dobrze się nie czuje, co? Znowu ty. Czego chcesz? Znalazłem Aragakiego. Powinienem wręczyć mu formularz ponownego przyjęcia do szkoły? Spędź czas z Aragakim. Masz jakiś problem, czy co? So, what do you want? Więc... czego chcesz? What's this supposed to be? A to co niby ma być? Why do you have this? Dlaczego ty to masz? Now I get it. Kirijo put you up to this. A teraz rozumiem. Kirijo cię w to wciągnęła. Poprosiła mnie o to. Typical. She always goes out of her way for the dumbest shit. Typowe. Zawsze daje z siebie wszystko, nawet przy największej głupocie. Raz w życiu pomyśl samodzielnie. Nie musisz zawsze robić tego, o co cię proszą. Też się o ciebie martwię. Mind your own damn business. Why are you all like this? Pilnuj swojego nosa. Czemu wy wszyscy tak się zachowujecie? But I guess you can't. Explains why you've accepted being leader. Ty chyba nie możesz.
To by wyjaśniało, czemu zgodziłeś się zostać dowódcą. We done? Get out of here. Skończyliśmy tu? No to spadaj stąd. No, miła pogawędka. Hey. Hej. Thanks for going through all that trouble. Dzięki za tą fatygę. Maybe I'll treat you to a meal sometime. Może kiedyś zaproszę cię na obiad za moim kosztem. Fajno, dzięki. What? You got a problem with that? Co? Masz z tym jakiś problem? A może teraz? I told you to get going. I already got plans. Mówiłem, żebyś poszedł. Mam już plany na dziś. It doesn't matter. I'll be back by tonight. To nieważne. Wrócę do wieczora. That's why I rejoined in the first place. Dlatego właśnie do was wróciłem. Żeby mieć dom, co? I z powodu małego Kena, zapewne. Trzy. Fajna opcjonalna scena. Postanowiłem bez niego wrócić. I odwaga nam się zwiększa. Zawsze tak zabawne. Jesteśmy troszeczkę dalej niż połowa gry? Ewentualnie? I już skillowanie dwóch statystyk nic nie daje. Mimo, że dostajemy tych punktów w brud. No, wróciłeś. Jutro nasz dzień. Dozbrój się, póki możesz. Wiesz co robić. Jutro będziemy w internacie, w stanie gotowości. Heh, czuję się podekscytowany. Nie obchodzi mnie gdzie ani kiedy ten stwór się pojawi. I już jest martwy. Oby? Wszyscy tacy gadatliwi dzisiaj. Jestem pewien, że jutrzejsza operacja się powiedzie. Cóż, zważywszy na to, że Aragaki ponownie do nas dołączył, bez wątpienia z łatwością odniesiemy sukces. Dziękujemy, panie przewodniczący, ale proszę pamiętać, że nadmierna pewność siebie prowadzi tylko do porażki. Zgadzam się, że Aragaki ma ogromną moc, jednak od dawna nie walczył. Wszyscy skupmy się na zadaniu, a zwyciężyć musimy je... Aby zwyciężyć, musimy je wykonać perfekcyjnie. Zawsze musisz być taka poważna. No, ona jest poważna. Poważnie śmiertelnie piękna. Dlaczego Iori jest taki podekscytowany? Jutro mamy pełnię księżyca, a wraz z nią pojawi się kolejny potężny cień. Czym tu się ekscytować? Nie mogę tego pojąć. Bo... Znów spotka Chidori. Jesteś zazdrosna o swojego psa? Cóż, jutrzejsza walka najprawdopodobniej nie będzie łatwa. Ale to nic, wolę kiedy dają mi mały wycisk. Wtedy najlepszy trening. Przez cały czas jest tak głupi. Czasem zapominam, że może być jeszcze głupszy. Wiesz, Aragaki właśnie do nas dołączył, więc... Właściwie już nie potrzebujemy Junpei'a, prawda? Och, Yukari, żartujesz, prawda? Tak, żartowałam. Po prostu chciałabym, żeby był trochę mniej irytujący. Żeby brał rzecz bardziej na poważnie, ta? Co tam, Aoki? Być bohaterem to świetne uczucie! Nie mogę się doczekać jutra, stary! Wierzę. Obecny status Junpei'a to ogromna radość. Dowiedziałam się, jak ludzie opisują ten stan we współczesnym języku miejscowym. Jest cały w skowronkach. Mamotyle w brzuchu, bym bardziej powiedział, jest dobrym ubraniem tego w słowa. Masz coś do powiedzenia? Czego chcesz? Jutro pełnia, prawda? Nie powinieneś się szykować zamiast tam tak łasić sobie bez celu? Jeśli chcesz dziś iść do Tartarusa, pójdę z tobą. Dzisiaj? Głupi pomysł, strasznie głupi. Dzisiaj? Chodźmy do Mutatsu, nabić troszeczkę punktów z Social Linka. O, tak miło wieczór spędzimy wieczorkiem. Ta, to jest zabawne. Tak, ale... Nie. Najpierw chciałem do apteki. Drzwi nie mogę znaleźć. Apteka woła przygotować się. Są rabaty? Bla, bla, bla. Maść życia. Wskrzesza jednego poległego sojusznika z pełnią punktów życia. Jeden kosztuje... Ty jesteś chory. Poważnie chory jesteś, gościu.
napój na mięśnie w ciągu walki przywraca 150 punktów życia sojusznikowi. To wszystko jest takie... Kupię 2 złoto vitae, 1 odświeżenie duszy, 2 zdjęcie furii, 1 odtrutkę, jeszcze 2 karmy kocie i to tyle. Nie miał niczego takiego, co bym chciał koniecznie mieć do leczenia. Coś, co na przykład daje, no, 200 punktów życia wszystkim z powrotem. Apteka trochę słabieje aktualnie. Przydałoby nam się trochę więcej innego rodzaju medycyny. A ty! Wygląda na to, że Muta co pije w samotności. Eligon im pomoże. Wbijamy social linka. Co za dziwny dzieciak! Wiesz, wszystko czego potrzeba na życiowej drodze to uśmiech. Spróbuj pokazać światu biel zębów jak ja. No przynajmniej są białe. Niedługo się nasza więź pogłębi. Wracajmy do domu. Jutro wielki dzień. Nie tylko dla Junpei'a. Drugi semestr dopiero się zaczął, a już zbliża się kolejna pełnia księżyca. Nawet pierwszy tydzień się nie skończył, tak naprawdę. Ciekawe, jaki cień pojawi się tym razem. Możesz na mnie liczyć. Tak zrobię. Tak naprawdę wszyscy na tobie polegamy. Ja mogę tylko pozostać na drugim planie i zapewniać wsparcie. Ale postaram się zrobić wszystko, żebyście mogli czuć się pewnie podczas walki. Dzięki, liczymy na ciebie. Bez Fuki byśmy mieli duży problem tak naprawdę. Raczej byśmy tak daleko nie zaszli. Gdzieś będzie pełnia, pojawi się potężny cień. Powinienem wrócić do internatu i się przygotować. Ten dzień nam kradną. Ale nie szkodzi, jak najszybciej pójdziemy dalej z fabułą, tym lepiej. Man, Chidori wasn't at the station today. Ach, Chidori nie przyszła dzisiaj pod stację. Miała na myśli inne miejsce, gdzie się spotkacie. Maybe I should check again. Może powinienem znowu sprawdzić? Nah, on second thought. I better stay put. The operation's tonight. Nie, po namyśle lepiej nie. W końcu dzisiaj przeprowadzamy operację. The operation, huh? Operacja, co? When it comes down to it, we're fighting to protect her too. Właściwie walczymy, żeby również ją chronić. Wow. Thinking about it like that kind of fires me up. Wow. Samo myślenie o tym sprawia, że czuję się nabuzowany. Maybe we really are like heroes of justice. Może rzeczywiście jesteśmy bohaterami walczącymi o sprawiedliwość. Alright! Alright! Lecim! Don't move. Nie ruszaj się. Huh? Wait. That voice. Zaraz. Ten głos. Obiecała ci, że dzisiaj się spotkacie, prawda? I Junpei wpadł w pułapkę. Serio, ciekawe, czy było to planowane ze strony Chidori, czy szczęśliwy traf, że akurat jego poznała. Tonight marks the sixth full moon. Have you found the shadow? Dzisiaj przypada szósta pełnia. Czy zlokalizowałaś cień? Yes. Tak. It's near Polonia Mall, I think. Wydaje mi się, że jest w pobliżu centrum handlowego Paulonia. For some reason, I can't quite pinpoint its location. Z jakiegoś powodu nie mogę go dokładnie namierzyć. I'm trying to narrow it down, though. Staram się zwiększyć precyzję lokalizacji. Is that part of its power? Czy to ze względu na jego moc? Sorry, I'm not really sure about that either. Przepraszam, ale niestety nie jestem w stanie tego stwierdzić. We have enough to go on. Mamy wystarczająco informacji, aby wyruszyć. Nawet nie zauważyli, że Junpei'a nie ma? Amada, did you find him? Aha, wysłali Kena, żeby go odnalazł. Amada, znalazłeś go? No, I can't find Junpei-san anywhere. Nie, Junpei'a nigdzie nie ma. His backpack isn't here, so I don't think he's been home yet. Nie ma też jego plecaka, więc chyba jeszcze nie wrócił do domu. What is he doing? He knows tonight's a full moon. Co on wyprawia? Przecież wie, że dzisiaj jest pełnia. I'm not picking up a signal anywhere near the dorm either. Nie wykrywam jego sygnału również nigdzie w pobliżu dormitorium. Should I take
more time to look for him, just in case? Może powinnam poświęcić więcej czasu na dokładniejsze poszukiwanie jego? Tak na wszelki wypadek? No, it's okay. Nie, wystarczy. You're young. Sometimes you just get in one of those moods. Jesteście młodzi, a młodym zdarza się wpaść w różne humory. For now, though, we need to focus our attention on the shadow. Teraz musimy skupić uwagę na cieniu. Shinji coś podejrzewa? We can't afford to waste any more time. We need to get moving. On przecież zna najlepiej Stregę. Nie możemy sobie pozwolić na marnotrawienie czasu. Ruszajmy. Let's go. Zaczynajmy. Do centrum handlowego. Hold up. Did Junpei say anything about this? Chwila, czy Junpei mówił coś na ten temat? I patrzcie, kurde, jak Shinji ogarnia. A co, coś cię martwi? Who knows? Kto wie? Mały detektyw, kurcze. Ale fajny strój ma w sumie. Any luck? I jak tam? Jakieś szczęście? I only sense a faint presence. It seems so close, but I can't reach it. Wyczuwam niewyraźną obecność. Wydaje się być blisko, ale nie mogę go sięgnąć? All right, we can split up and search for it. There's no time to lose, so let's hurry. W porządku. Rozdzielmy się i rozpocznijmy poszukiwania. Nie mamy czasu do stracenia. Naprzód. Wait. Zaczekaj. Please, I can do it. This is what I'm here for. Proszę, dam radę. Po to tutaj jestem. Feel the movement of the earth through your fingertips. Poczuć drgania ziemi w opuszkach palców. Hear the answer of the wind flow through your hair. Usłyszeć odpowiedź wiatru we włosach. Taste the knowledge of the water on your lips. Posmakować pamięci wody na wargach. Tell me, Lucia, what shrouds me from the truth? Lucio, powiedz, co nie pozwala mi poznać prawdy? Hey, is she okay? Ej, czy wszystko z nią w porządku? Dziwnie sformułowała te zdanie. Te zdania nawet. Może to jest wina twórców polonizacji? Don't break her concentration. Musi się skupić, nie przeszkadzaj. This is... To... some kind of... web... beneath us? Jakaś sieć... pod nami? A web? Perhaps it's related to the old power cables underground. Sieć? Może ma to coś wspólnego ze starą podziemną siecią energetyczną? Back when the island was still being developed, this is where the main power station was located. Kiedy prowadzono pierwsze prace budowlane na wyspie, tutaj znajdowała się główna siłownia. Ha. Underground cables. Podziemne kable. Yes, a large number of power cables remain underground in a sprawling network, much like a web. Tak, pod ziemią położono mnóstwo kabli, rozchodzących się koncentrycznie, podobnie jak sieć pająka. Więc wiemy, czego szukamy. Jakiś Pokémon. So that's what's interfering with her ability? Więc to one zakłócają działanie jej zdolności? Thank you, Aegis. I figured it out now. Dziękuję, Aegis. Już wiem, co się dzieje. It's not that the cables are interfering. To nie kable zakłócają moje zdolności. Tylko one same zostały opętane przez cień. They what? One co? So everything under our feet is part of the shadow. No wonder you couldn't pinpoint it. It's covering this entire area. Więc wszystko pod naszymi stopami jest częścią cienia? Nic dziwnego, że nie mogłaś go dokładnie namierzyć. Supposed to beat something like that. I jak mamy pokonać coś takiego? Hiding underground, huh? Ukrywa się pod ziemią, co? Ow. I can't believe how easy it was to sneak up on you. Biedny Junpei. Is the rest of your team this oblivious?
Nie wierzę, że tak łatwo było cię zaskoczyć. Czy reszta twojego zespołu również jest niczego nieświadoma? Damn it. I can't fight back like this. Cholera, nie mogę się nawet odgryźć, tak splątany. This isn't funny. To nie jest śmieszne. Chidori. Chidori. I want you to do something for me. Chcę, żebyś coś dla mnie zrobił. I have orders for you to pass along to your team. Mam rozkazy, które przekażesz swojemu zespołowi. You can at least communicate with them, can't you? Możesz się z nimi komunikować, prawda? My team. Orders. Rozkazy? Mojemu zespołowi? Czyli ona sama go obezwładniła? Nieźle. Do as I say, and you won't be harmed. Rób co mówię, a nie spotka cię krzywda. All you have to do is call off your operation. Easy, right? Wystarczy, że odwołacie waszą operację. Wystarczająco łatwe, prawda? Ale przytłaczający widok z tym księżycem w tle. And not just the one tonight. All of them. I nie tylko dzisiejszą. Odwołacie wszystkie operacje. You want me to cancel the operation? Chcesz, żebym przerwał operację? No way. You're not one of them, are you? To niemożliwe. Chyba nie jesteś jedną z nich? Co? Quit wasting time. Przestań marnować czasu. O, tak bardzo go szkoda. So the shadow controls a whole underground network? A więc cień kontroluje całą podziemną sieć? This is a problem. We have no means of attack. To spory problem. Nie mamy jak go zaatakować. Your notes from previous battles mentioned a shadow that was able to take control of the monorail. Twoje notatki ze wcześniejszych misji mówią o cieniu, który był w stanie opanować kolej jednoszynową. I'm guessing this shadow must have its own body, just like that one. Zgaduję, że ten cień musi mieć jakieś ciało, tak jak tamten. Let me see if I can pinpoint it. Przekonajmy się, czy będę w stanie je namierzyć. Fuka. Fuka. Even if we know where it is, we still have to get to it. Nawet jeśli dowiemy się, gdzie przebywa, nadal będziemy musieli się tam jakoś dostać. If it's abandoned, there may still be a way to enter the facility where the cables converge. Nawet jeśli miejsce jest opuszczone, pewnie nadal można dostać się do ośrodka w miejscu, gdzie kable się schodzą. We'll see. Zobaczymy. I found it. Znalazłam. It's here, in the mall. Jest tutaj, w centrum handlowym. In here? Tutaj? It's inside a small chamber underground. Przebywa w niewielkim pomieszczeniu pod ziemią. It's rectangular, so I assume it's man-made. Pokój ma kształt prostokąta, więc zakładam, że jest dziełem człowieka. Is it some sort of basement? Może to jakaś piwnica? Wait a minute. Zaczekajcie chwilę. I overheard the manager of Escapade a while back. Słyszałem, że kierownik Escapade na coś się skarżył. He was saying the power supply has been acting up lately. Podobno ostatnio mają problemy ze źródłem zasilania. There was a big outage because of it that forced them to cancel some important event. Z tego powodu wystąpiła potężna awaria, przez co musieli odwołać jakąś ważną imprezę. An outage? Awaria? Yeah. Mentioned they remodeled the basement into a control room a while ago. Ta. Wspominał, że niedawno przekształcił piwnicę w sterownię. Maybe we should take a look. Może powinniśmy rzucić na nią okiem? To na pewno tam. Good job, Yamagishi. Dobra robota, Yamagishi. I ty też, Shinchi? All right. As soon as we're ready, we'll make our move. W porządku. Jak tylko będziemy gotowi, ruszamy. Ale co z Junpei'em? Nie skontaktuje się z nami? Shinchiego chciałbym wziąć ze sobą. Z tymi wielkimi jeszcze nie walczyłem. Chodźmy. Brak wolnych miejsc. Na czyje miejsce mam skoczyć? Na miejsce...
Aegis. Tak jest. A reszta teamu chce, żeby w sumie została tak jak jest. Ta. Chyba nawet moja ulubiona drużyna. Co w całej grze. Dobra, Fuka. Yes. Gotowi? Pewnie. Idziemy do klubu. Uważaj na siebie. That's the Shadow's core. No, nie było nawet mini dungeona. Szkoda, myślałem, że przez klub eskapad pójdziemy. Ta w tej grze. Tak naprawdę tylko Tartarus jest jakiegoś rodzaju dungeonem. To korpus cienia. Kable łączą się z jego ciałem, więc może atakować za pomocą prądu. Proszę, uważajcie na siebie. A mogłem złączyć persony w taką, która odpiera elektryczność i jest silna. So this is one of those huge shadows. Well, not like it changes what we usually do. A więc to jest jeden z tych olbrzymich cieni. Cóż, i tak będziemy działać jak zwykle. This large shadow's arcana is the hermit. Watch out for attacks that use electricity. Najważniejsze? Mamy Yamata no Orochi. To jest niby persona, która blokuje elektryczność, ale wiele nie zadaje. Tak poza tym, silnych person nie mamy, które by odpierały elektryczność. Mógłby tutaj Setanta pójść? No, Eligora w ogóle korzystać nie możemy. Bardzo bym chciał korzystać z Sati, ale... Zostajmy na razie na Orochim. Bufala! On raczej nie będzie miał żadnych słabości, więc... Po prostu go atakować w ten sposób, nawet jeżeli... Wiele to daje. Magarula. Wiele to SP marnuje, ale i tak. Potrzebujemy je tylko na tego przeciwnika. Blokuje, tak myślałem właśnie. Dobra, nadal ten strój mamy. Bufala! Podczas walki nie zmienię stroju, więc cieszmy się tym widokiem. Shinji, uwielbiam go, spójrzcie na jego... Topór. Jest piękny. Fatalny koniec, ostrze furii, fala ciepła. Tan tak bardziej fizycznie idzie. Castor, jego persona. Back in the fight now. So lend me your power. Castor! Ale który Castor? Z fejtów. No dobra. To jest nazwa własna raczej. A Yukari. Niefortunnie to wyszło. Jeżeli tylko z elektryczności będzie korzystał, to Protag jest bezpieczny. Dobra. Diarama. Warto się leczyć, tak? No Yukari jest z nami właśnie, bo leczy. Nie, bo jest dobra na tego przeciwnika. Fatalny koniec. Przykro mi, Chidori. Pokonamy tego gościa. Chyba, że przerwał na walkę. No rób tak dalej. Dawaj cały czas na Protaga. To jest oszustwo. Czuję się, jakbym oszukiwał. Bardzo mało to daje i powolutku, ale... No... God damn. Yukari jest naprawdę do niczego aktualnie. Szkoda. Znaczy do leczenia, ale do ataku. Ale może i tak skupić się po prostu na leczeniu nas, co nie? Dawaj. Rakunde. Nie mam pojęcia w sumie, skąd pochodzi persona Shinji'ego, Castor. Jest eremitą. Nasz przeciwnik. W sumie pasuje nawet do wyglądu i tego, że jest samotny wśród tych wszystkich kabli. Krwawa szarża zużywa punkty życia, aby zwiększyć szansę na atak krytyczny i zwiększa obrażenia zadawane przez następny atak fizyczny. To jest dzikie. Rani siebie, to musi coś z Casterem mieć wspólnego. Musiałem trochę poczytać na ten temat. Okej, dobrze, żyjemy. Pojedynczy strzał, to co najlepiej nam wychodzi. Yeah! Fajnie by było, gdyby jakiś krytyk trafił. Jak zrobię osłabienie od wiatru.
Czy wtedy zdejmie to blokowanie? Bo odporność niby wyzerowało, ale on nie ma odporność, tylko to blokuje całkowicie, więc no, kurczę, w sumie nie wiem. Dawaj, fatalny koniec dalej. Nie mogę wziąć do walki... Powietrze jest zelektryzowane, mówisz? A, nie było krytyka, ale ładne obrażenie. Nie możemy ubrania Mitsuru w fartuchu do walki ubrać? Wrogi cień akumuluje duży ładunek elektryczny w swoim ciele. Może coś kombinować. Przeprowadzę odpowiednią analizę. No, niezbyt fajne. Powinniśmy zablokować. To jest jak pierwszy boss w Personie 4. Nie no, muszę sprawdzić. Czy mogę coś zrobić teraz? Aha, mogę teraz wiatrem atakować. To jest fajne. Może go zamrozimy. A Shinji... Shinji zginie teraz. Shinji zginie. Była mowa, że zwiększa obrażenie zadawane przez następny atak fizyczny. Ciekawe, jak długo szansa na krytyka istnieje jeszcze, ale chciałbym użyć teurgii teraz. Bo chciałbym i tak zaatakować jako Shinji, a on i tak zginie. Użyjemy wskrzeszenia później. Krwawiąca furia. Zadaje poważne obrażenia od uderzeń jednemu wrogowi, ignorując odporność. Dawaj! On jest taki epicki. Już wiem, co jest grane. Wróg staje się silniejszy, pochłaniając energię elektryczną. Aby powstrzymać go przed wzmocnieniem się, musicie atakować w trakcie ładowania. O, czyli to, co zrobiłem teraz. No to wygodnie było akurat. Dalej. To fajno. Yukari użyje teurgii. Chciałem, żeby uleczyła Shinji'ego, ale no dobra, nie będzie. W sumie Shinji jest taki berserker, co nie? Barbarzyńca z Diablo, albo... serwant klasy berserker z... Fate. Mimo, że ma castera, hehe. Chciałbym przywrócić 200... Tobie. Herbata, Loose Knight. Fajnie, że Mitsuru daje ją osobie, która... Cofnięto... Okej, cofnięto krytyka. Chciałem powiedzieć, fajnie, że daje coś, co sama zrobiła komuś na polu bitwy. Shinji jest taki epicki, bardzo lubię jego wygląd, jego styl, jego sposób walki. Maga Iskra! No! Shinji, że... Shinji przeżył! Jeszcze. No nie, już nie żyje. Szkoda. Mi się bardzo nie podoba teraz. Muszę użyć plastrów teraz. I pewnie to, że krytyka by teraz dał, już jest cofnięte. Dobra, zobaczymy. Fala ciepła! To zadaje bardzo ładne obrażenia. Jeżeli zaatakujemy teraz, możemy go powstrzymać przed naładowaniem się. No to wygląda jak coś, co powinien zrobić Shinji. Ściana! On nie słyszał. Odbijające ataki fizyczne. No chyba żartujesz. Are you kidding? No to muszę ja to zrobić. Znaczy Protag. I co, to starczyło? Chwileczkę, analiza. Masz jakąś słabość? Oczywiście, że nie. Ale nie powinienem używać mroku ani elektryczności. Dobra.
No to 100 obrażeń od lodu. Zakończone ładowanie. Ale je powstrzymaliśmy, czy nie? Wróg stał się silniejszy. Wszyscy musicie uważać. Bullshit. Nie, że musimy uważać, tylko że no, musielibyśmy teraz wszystkimi czterema zaatakować, co nie? I Yukari nas wszystkich uleczy. O! O ile silniejszy on się stał? Widać to w buffach? Też fajnie wypowiedziane. Buffy. No i teraz Shinji do niczego się nie nadaje. Bardzo fajnie. Cenię. Bardzo doceniam to. Czyli po prostu znowu klejnot Bufala. Ma jeszcze trzy, które może użyć. Bo to będzie do końca walki teraz na istniało, nie? O mamo. Protag to cheating, że ty blokujesz tę jedyną rzecz, którą on potrafi. Dobra. Robimy teraz zaplastrowanie wszystkich i wtedy używamy mocy wyroczni, która da nam buffy, może nas uleczy też. Ach, fu. No kogo chcesz, O, żyjemy, dobra. Ale to Protagowi zadało też obrażenia, a jednak może. Ale większość jego ataków jest elektrycznych, więc... Cool. Tak. To będzie w porządku teraz. W końcu znowu stajemy na nogi. Pomóż nam, Fukcia. Z tą kroplą wody to wygląda trochę jak w Władca Pierścieni Trzecia Era, właśnie grze takiej bardzo JRPG-owej w turowym stylu gameplayowym, gdzie elfka, która leczy, też właśnie robi takie wodne ataki, żeby leczyć i wskrzeszać i wszystko i buffy dawać, to jest bardzo fajne. Kojarzy mi się. I co teraz? Chcemy się jeszcze uleczyć. A nie, wszyscy jesteśmy maksymalnie uleczeni. Myślałem, że nie maksymalnie. Dobra, osłabiamy. Na wiatr, znowu na 3 rundy. I zmniejszyć obronę. I zaraz braćmi Jack zaatakujemy, o. Ty chcesz pierwszy? Dobra, krwawa szarża, do tego jesteś. Im bardziej się ranisz, tym więcej zadajesz. Trochę takie bardzo mordercze i... No właśnie, jak Berserker, nie? Wścieka się. Gdy jest ranio... Nienawidzę tego gościa. Nienawidzę. No jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Nie ma już elektryczności. Wiesz co ja zrobię? Wiesz co ja zrobię? Poczekam, bo chcę ożywić moich członków drużyny. Bo teraz powinno się ciebie naparzać. Bardzo spieprzyłeś. Bo zła kolejność, co nie? Chyba jeszcze atak będzie naładowany. Gdy zaatakujemy zaraz jako Shinji. I ci Damazio. No przynajmniej nie aż tyle zadaje. Teraz bracia Jack. Pośpiewajcie sobie, chłopy. Chociaż ta animacja zawsze tak długo trwa. Nie wiem, co sobie pomyśleli, że nie można ich ominąć. I tyle wskrzeszenia też jeszcze nam nie zostało. Już. Fala ciepła! Przydałby się krytyk. Ach, jestem głupi. Zapomniałem, że on to nadal ma. Się zbyt naparzyłem. Dawaj, balsam życia. Shinji był bardzo efektywny wcześniej, tutaj, ale już nie jest. Przez to, że ten gość ma tą cholerną... obronę odbijania ataków fizycznych? Czekaj, już jej nie ma, co nie? Wystarczyło raz uderzyć, żeby ją zdjąć. Tak to było. Tak rzadko tego
używają, że zapomniałem kompletnie o tym. Czyli mogłem zaatakować jako Mitsuru, żeby to odbić. I Shinji mógłby teraz zaatakować. Dobra, jeszcze raz, krwawa szarża. Cofnięto obronę. Dekadża? Czekaj, Dekadża to... O, na szczęście nikogo nie trafiło. Pojedynczy strzał. I Mitsuru... Osłabienie odporności na wiatr. Ty dajesz... Rakundę, bo się tak ciągnie, przez to, że cały czas robimy tego rodzaju ataki. I teraz fala ciepła, zemsta! Zemsta! Uwielbiam. Jest! I osłabiliśmy go znacznie. Tak bardzo, że nie zabił jednym atakiem nikogo. Chociaż teraz Yukari pewnie nie, on jest głąbym. Mimo, że przeciwnicy się nie uczą. Pojedynczy strzał! No. Shinji jest tu MVP. Dobrze, że mogliśmy... Dawaj. Media. Dobrze, że tylko na jedno uderzenie ta tarcza była. Jeszcze mi się nie podoba. Jeszcze nie jesteśmy aż tak bardzo uleczeni. Może zaraz? O! Właśnie, Teurgia się wbiła. Rozpoczyna ładowanie. Ne, 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 ne. Dawaj... Damy 200 punktów życia, powinniśmy jeszcze mieć, nie? Albo przywraca pełnię punktów życia. Tutaj, wszystkie punkty życia drużynie. Chcemy tego użyć? Dawaj. Protak nie potrzebuje, ale innym się przyda. I będę mógł zrobić coś bardzo fajnego. Teraz. Magarula! Będzie to starczyło, żeby odebrać mu ładowanie? Bo chciałbym naładować Shinji'ego. No właśnie, bo nie ma krytyka. O, bo chciałem zrobić ładowanie, krwawą szarżę i wtedy Teurgię. Może zrobię to na następną rundę, bo może to będzie starczyło, żeby przerwać go? Nie. Chyba się naładuje teraz, będzie silniejszy. Czy może, czy jak to było? Nie zwracałem uwagi, potrzebuję więcej niż jedną rundę, żeby się naładować? Nie, prawie w gotowości. O, czyli będę mógł. Mógłbym. Szkoda. Mógłbym wcześniej jako Shinji użyć tego przygotowania i teraz bym dał final blow. Ale może mu odbierzemy tak? Tak. Dobra. Starczyło, żeby go zatrzymać. O Boziu, Teuria. Kiedy obronę ma jeszcze obniżoną? Ten atak jest taki piękny w tym stroju. Dobra, krwawa szarża. I zaraz zobaczymy, ile taki naładowany atak Teurgi u Shinji'ego zadaje. Chyba, że zginie. Żyj! Żyj! Shinji, nie umieraj! Pudło na Mitsuru, czyli nie ma. Once more. Dawaj. Kolejny buffik. Bo ta walka idzie całkiem fajnie. Trochę wolno z początku, były takie momenty suchoty, ale teraz idzie na całego. Ratuje nas to, że możemy elektryczne ataki anulować. Dawaj. Jeżeli on w tej rundzie nie zginie, to nie wiem. Nie zdziwię się aż tak bardzo, bo ma sporo życia, ale byłoby możliwe. Uwielbiam, że na tych scenach Teurgi widać kostiumy.
Ma Bufala! I co, Shinji? Ile odbierzesz tę urgię? Jestem ciekaw. Ile on może mieć życia jeszcze? Ha. Wryj! Jeden atak 304. Tak, tak, ten krwisty deszcz, ale jest mocny. 915! 1200 jednym atakiem. No, zaruchaliśmy go. Ha? Wcześniej ładował się inaczej. Udało mu się pozyskać dużo mocy. Uważajcie na siebie wszyscy. Jeszcze nie koniec, zaraz powoduje ładowanie. Teraz wybuchnie, co? Ale za co dostaliśmy osiągnięcie w sumie? Myślałem, że teraz go wykończyliśmy w sumie, bo była też taka reakcja. Lepiej się uchronić, bo nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Ta. Chronimy się. Wiedziałem, że to będzie coś takiego. Bracia Jack! Pośpiewajcie mu trochę. Tak długo jak możemy, robimy to. No a jeszcze trochę tego życia zostało. Ajajaj, ajajaj. Czy jeszcze... przywróć do życia Shinji'ego. Niby się ładuje, ale powinniśmy go teraz atakować, co? Powinniśmy go teraz atakować, żeby mu przerwać. Ale boję się, że zaraz będzie bolało nas. Bardzo będzie bolało. Szybki cios. Okej, żyjemy. Cofnięto atak, cofnięto obronę, a nasze buffy poszły na spacer. Ale Mitsur może jeszcze te urgi użyć. Kusisz. Chciałem uleczyć wszystkich, ale skoro tak ładnie nam wbija te urgia teraz, to jest moment, kiedy powinniśmy z tego korzystać. Nie, on ma strasznie dużo ataku. Ej, Shinji też niedługo będzie miał znowu te urgie. Zabawne. Fajnie byłoby znowu mu obniżyć obronę, ale... chcę korzystać z sytuacji, kiedy mogę mu jeszcze zadawać obrażenia. Bo nie wiem, co nadchodzi teraz jeszcze. 264. Wiesz co? Bijemy. Bijemy, póki możemy. 100? Może być. Jak na jeden atak te urgi? Razem 422. Okej, starczyło. Boziu! 39 poziom i 40. O, ciemnoczerwony. Fajnie wygląda. Naprawdę zasłużenie, ten level up. Ma Bufala, I need. Ta, wymienię na mabufu. Po prostu upgrade. I can't sense it anymore. Nice work, everyone. Już go nie wyczuwam. Dobra robota. Jeszcze 3. Oh, by the way. A, przy okazji. I think I sensed Junpei-kun earlier. Wcześniej wydawało mi się, że wyczuwam Junpei'a. Nie dał nam znać, żeby odwołać misję. Stawił się przeciwnikowi? He's back at the dorm, but something felt off. Wrócił do dormitorium, ale wydawał się jakiś dziwny. The chairman's there too, so he should be okay, but we should hurry back, just in case. Przewodniczący również tam jest, więc wszystko powinno być w porządku, ale pośpieszmy się i wracajmy, tak na wszelki wypadek. A może przewodniczącemu ma przekazać wiadomość? It looks like they've completed their operation.
A to u nas na dachu jest. Wygląda na to, że ukończyli operację. What? You can tell? Co? Jesteś w stanie to stwierdzić? I see it. Through Medea's eyes. Wszystko widzę. Oczami Medei. Medea jest jej personą. O Boże. Kompletnie tego nie pamiętałem, bo za tamtych czasów jak grałem w Personę 3 jeszcze nie byłem fanem Fate'ów tak bardzo. A Medea jest casterem w Stay Night'cie. Jeden z moich ulubionych serwantów, mój ulubiony caster. Boziu, tak tragiczna postać. Pasuje do niej. Medea? Medea? My friend. Mojej przyjaciółki. Chidori? Chidori. That's not important. Why didn't you call off the operation? To nieważne. Dlaczego nie odwołałeś tej operacji? Is your mission worth your life? Czy taka misja jest warta twojego życia? Dying is what people fear the most. Ludzie najbardziej boją się śmierci. Is it not? Czyż nie? Well, I've never actually given anyone orders before. No cóż, właściwie to nigdy nie wydawałem rozkazów. They wouldn't listen to me, even if I tried. Nie posłuchaliby mnie, nawet gdybym spróbował. You see, I'm not really the one in charge. Widzisz, tak naprawdę to nie jestem ich przywódcą. So, you were lying earlier? Więc wcześniej kłamałeś? Why? Dlaczego? I don't understand. Nie rozumiem. Hey, can you tell me one thing? Was it all just an act? Hej, powiedz mi jedną rzecz, proszę. Czy od samego początku tylko grałaś rolę? Próbowałaś mnie podejść? The way we met at the station, that cut on your hand, the drawings. Were you just setting me up? Okoliczności, w jakich się spotkaliśmy na stacji, rana dłoni, rysunki. Tylko mnie podpuszczałaś? Now that I think about it, a real cut wouldn't have disappeared that fast. Jeśli się na tym zastanowić, to prawdziwa rana nie zniknęłaby tak szybko. I see how it is. Teraz wszystko rozumiem. That was... To było... Junpei! Junpei! They're back already? Już wrócili? An evoker! She's a persona user? Przywoływacz? To ona może też przyzywać personę? Medea, come. Medea, chodź. Chidori, nie! Senpai, revoker! Senpai, jej przywołacz! No! Give it back! Nie, oddawaj! Sorry, but we can't let you use this. Przykro mi, ale nie możemy pozwolić, abyś tego użyła. Że oni używają też takich przywołaczy. Czekaj. Ta sama organizacja ich finansuje co nas. What's all the fuss of... When did she... Co to za zamiesz... Co? Kiedy ona... Aegis, restrain her. Aegis, unieruchom ją. Understood. Rozumiem. Medea! Medea! I didn't even sense her until now. This is the only thing I can do, and yet... Ja w ogóle jej nie wyczuwałam aż do tej pory. To moja jedyna specjalność, a mimo to... Even we couldn't sense her. She must have the ability to conceal her presence. Jeśli nawet my nie mogliśmy jej wykryć, to znaczy, że umie w jakiś sposób się maskować. I certainly didn't have the slightest clue she was here. Nie miałem bladego pojęcia, że tu jest. I have a number of questions for you. Are you a member of that group called Strega? Mam do ciebie kilka pytań. Czy należysz do grupy o nazwie Strega? I'm not afraid of dying.
Ja nie obawiam się śmierci. Nie boję się umrzeć. Chidori? Chidori? Medea, I'm... Medea, ja... It looks like she's too emotionally unstable for an interrogation. Wygląda na to, że jest zbyt niestabilna emocjonalnie, aby ją teraz przesłuchać. Let's check in on her later, after she's had some time to calm down. Dajmy jej chwilę na uspokojenie i przesłuchajmy ją później. I'll go ahead and arrange a hospital room for her. She'll have to be placed under watch, but I'm sure she understands. Zorganizuję dla niej izolatkę w szpitalu. Będziemy musieli postawić przy niej straż, ale na pewno to zrozumie. Czy to legalne? Chidori. Tak po prostu, jako tajna organizacja, niepaństwowa, kogoś po prostu więzić? No, nie możemy udowodnić przed prawem, że ona coś złego zrobiła? Chidori. Udało nam się pokonać cień, także w tym miesiącu. Przez jakiś czas powinno być mniej ofiar. Ale pojawił się nowy przeciwnik. Co się teraz stanie? Jestem padnięty. Muszę trochę odpocząć. Ona chciała powiedzieć Junpei'owi, że... To nie było nieprawdziwe. Ta ich relacja z początku. I'll ask you one more time. Było to czuć. Zapytam cię jeszcze raz. Is Chidori your real name? Czy naprawdę masz na imię Chidori? What kind of organization is Strega? Are there others besides you three? Czym właściwie jest Strega? Czy należy do niej ktoś inny oprócz waszej trójki? Ale ona inaczej wygląda bez kostiumu. Hey, wait, Junpei! Hey, Junpei, zaczekaj! You're not supposed to be here, remember? Nie powinieneś tutaj być, pamiętasz? Chidori! Chidori! Junpei! Junpei! Sorry, he wouldn't stop asking about where she was. Przepraszam. Nie przestawał pytać, gdzie może ją znaleźć. How you feeling? Looks like you calmed down now. Jak się czujesz? Chyba już się uspokoiłaś, co? She certainly has. In fact, she won't say a word. No tak, do tego stopnia, że przestała cokolwiek mówić. Maybe we should confiscate her sketchbook too. Może powinniśmy też skonfiskować jej szkicownik. Come on, you don't have to go that far. Ej, nie musisz posuwać się aż tak daleko. Taking that away isn't gonna make her talk. Zabierając go, nie zmusisz jej do mówienia. I'm not so sure. Nie byłabym taka pewna. She was quite upset when we took her evoker. Bardzo się zdenerwowała, kiedy odebraliśmy jej przywołacz. Speaking of which, where did you get your hands on that? A skoro już o tym mowa, skąd go wytrzasnęłaś? Medea. Medea. Give it back to me! I want her back! Oddajcie mi go! Chcę, aby do mnie wróciła! Hey, didn't I tell you not to bring that up? Hej, ja nie mówiłem, żeby o tym nie wspominać. What else am I supposed to do? A niby jaki mam wybór? I'll have someone else try next time. Następnym razem przyślę do niej kogoś innego. Why? Why did you take her from me? Tia. Dlaczego? Dlaczego mi ją odebraliście? Medea. Takeba, call a nurse. We're done for today. Takeba, zawołaj pielęgniarkę. Skończyliśmy na dziś. I'll let Ikutsuki-san know we're having difficulties. Powiadomię pana Ikutskiego, że wystąpiły trudności. Oh, okay. O, i jasne. Come on, Junpei. Let's... Chodź, Junpei. Chidori. What happened to you? Chidori, co się z tobą stało? Podoba mi się rola Junpei'a tutaj i jego postawa. No, zobaczymy, jak to jeszcze powiedzie się w przyszłości. Ludzie, jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Słyszymy się następnym razem. Pa, pa.